Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy biorą udział w naszych rekolekcjach wielkopostnych. Bracia i siostry, piekło wyje po raz kolejny, kiedy jesteśmy świadkami szaleńczych aspiracji polityków. Wyje, kiedy mówimy prawdę i nauczamy całej Ewangelii. Wyje, kiedy obnażamy taktykę szatana, jego ciemne strony. Wyje, kiedy mówimy wszystko to, co powinno być mówione z tego miejsca, w naszych kościołach. Nazywamy zło po imieniu. Innymi słowy, odbieramy i wydzieramy z jego pyska zdobycz. Nie jest on w tej chwili szczęśliwy. Kiedy stajemy w obronie i mówimy o abortowanych dzieciach oraz duszach ich matek, kiedy mówimy o małżeństwach, które tak bardzo przeżywają trudny czas, kiedy mówimy o ludziach młodych, o tym pokoleniu tak duchowo i emocjonalnie zniszczonych. Ale nie pierwszy to raz i nie ostatni, kiedy słychać ujadanie piekła wycelowane głównie wobec Kościoła katolickiego, nas chrześcijan, którzy jesteśmy znakiem sprzeciwu dla ducha tego świata. Ale obecna sytuacja to chyba tylko przedsmak tego, co prawdopodobnie jeszcze będzie. Ale to musi się stać. To jest czas próby, czas selekcji i oczyszczenia. Czas wyraźnej polaryzacji postaw. Rozpoznajemy znaki czasu zwiastujące wydarzenia dawno zapowiadane przez naszego mistrza, jak i przez wielu mistyków obecnych. Ale mamy też obietnicę zwycięstwa, triumfu niepokalanej, jej niepokalanego serca. Tak jak wspomniałem w ostatnią niedzielę, gdzie w liście Łucja, siostra Łucja napisała do kardynała Kafary, że zwycięstwo już jest. Ona szatanowi zmiażdżyła głowę. Zanim to jednak nastąpi, mamy do wykonania bardzo ważne zadanie. Nie ocalić budynki czy kościoły, które też są ważne, ale przede wszystkim ocalić wiarę, swoją wiarę. W tej godzinie próby oraz pomóc w ratowaniu tych, którzy idą na zatracenie. Jak to się mówi, dziś musimy wydzierać jemu z pyska duszę. Musimy to robić w sposób drastyczny. Musimy walczyć. Szczególnie tutaj mówię o ludziach młodych. Przecież to pytanie bardzo tajemnicze, które Jezus zadał. Czy gdy przyjdę na ziemię z powrotem, czy jeszcze znajdę wiarę tutaj, wśród was? Pomyślmy o tym pytaniu. Czy ja znajdę wiarę? To znaczy, co będzie? Jak może być? Co chciał Jezus przez to powiedzieć? Czy będziemy mieć wiarę? Czy będzie jeszcze prawdziwa wiara w Jego Kościele? Musimy też walczyć także i o tych, którzy dziś pokazują Kościołowi, a czego szczególnie w Polsce doświadczyliśmy tak niedawno, środkowy palec i krzyczeli pod kościołami, pod kuriami, pod plebaniami, pod zakonami, żebyśmy szybko odchodzili stamtąd, usuwali się z ich życia i z życia publicznego, jako Kościół. Przecież widzieliśmy te emocje. Widzieliśmy, co działo się z tą młodzieżą, która pewno kiedyś była chrzczona, bierzmowana, może też chodzili na katechezę. Ale co się stało? Trudne, bo emocje biorą górę. Ale i z Panem tak czynili. Z naszym Panem, z Chrystusem.
choć On przyszedł, aby oddać za nas swoje życie. Ale te słowa, które musimy zawsze pamiętać, nie jest uczeń nad mistrza. Teraz to powiem, jest bardzo ważne. Tylko nie trzeba się bać. Powiedzieć, jeżeli tak się sprawy mają, to ja dziękuję, to ja odchodzę. Ja chcę komfortowe chrześcijaństwo. Ja lubię taki chrześcijański coaching. Herbatka na śniadanie z Panem Jezusem, kawka, obiadek, podwieczorek i kolacja. To już nie te czasy. Może to przyciąga wielu ludzi, ale to nie jest prawdziwe. Bracia i siostry, teraz jest czas panowania szatana nad światem. Księcia tego świata, jak mówi Biblia. I nikt nie jest pozbawiony jego podstępnych pokus. I poza Kościołem, i w Kościele. Każdy człowiek wystawiony jest na próbę i musi wybierać pomiędzy wiernością prawu miłości albo zaspokojeniem swoich żądz, jakie podsuwa szatan. Jest to teraz czas próby, zagrożenia, a przede wszystkim decyzji. Szatan jest bezsilny wobec tych, którzy nie dają mu przyzwolenia, którzy odrzucają wszystko, na czym spoczął cień zła i niezgodności z Ewangelią. Dzisiaj musimy powiedzieć nie dla kompromisu z duchem tego świata. W tych ciemnościach agresji, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat, jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność. Wierność komu? Wierność samemu Chrystusowi, Jego nauce oraz powierzenie się opieki matki, która zmiażdży głowę węża. To, co tak wielu nie może zrozumieć, konsekracji Chrystusowej przez Maryję. Nic szatan nie może zrobić, jeżeli jesteśmy w objęciach Matki Najświętszej. Dlatego ona tak bardzo nawołuje i wzywa do modlitwy, do pokuty, bo jedynie tam możemy znaleźć ocalenie. Zaślepieni kłamstwami szatana ludzie, jak Ewa w raju, wyciągają ręce po to, co przyniesie im ból oddzielenia od miłości, od samego Boga. Kilka lat temu kardynał Carlo Caffara z Bolonii udzielił głośnego wywiadu, w którym opisywał swoją korespondencję z siostrą Łucją, jedną z wizjonerek z Fatimy. Przytoczył słowa tej portugalskiej zakonnicy, która potwierdziła, że ostateczna konfrontacja, jak już wspomniałem, w zeszłą niedzielę pomiędzy Panem Bogiem a szatanem będzie dotyczyć rodziny i małżeństwa. Napisała w nim, że ostateczna bitwa pomiędzy właśnie Bogiem a szatanem będzie dotyczyć rodziny, mojej rodziny i Twojej rodziny. Ale potem powiedziała takie słowa, proszę się nie obawiać, ponieważ każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, będzie znajdował się w stanie walki, będzie walczył z przeciwnościami każdego dnia, ponieważ jest to decydujący problem. Potem powiedziała jednakże Matka Boża zmiażdżyła mu głowę. Nie bójcie się walczyć o rodzinę, nie bójcie się walczyć z szatanem. I dalej, jeśli naruszony zostanie podstawowy filar, zniszczeniu ulegnie cały budynek. I właśnie to obserwujemy współcześnie, gdy znajdujemy się dokładnie w tym momencie i jesteśmy tego świadomi. To jest właśnie rodzina. To jest właśnie to miejsce, gdzie duchowo przygotowujemy nasze dzieci. Rodzina, która bez przekazu wiary stanie się martwą rodziną.
Kościół bez rodziny zdrowej będzie bez mocy dawania świadectwa. Jak bardzo jesteśmy powiązani. I dzisiaj widzimy szczególnie, co dzieje się. Nie ma kandydatów do kapłaństwa, do zakonów, do zgromadzeń. Bo mamy już te owoce, zbieramy te owoce, o którym właśnie w tej chwili wspomniałem. Mamy chore rodziny. Mamy rodziny, gdzie nie ma życia wiarą, gdzie nie ma Boga. I dlatego mamy chory Kościół. Kościół bez mocy, bez przekazu. A Jezus powiedział, macie być solą, a nie zwietrzałą solą. Słowa te z pewnością nie dziwią dzisiaj nikogo. I to, co dzisiaj obserwujemy. Albo patrzmy w przeszłość. Czyż niebo nie dawało nam znaków? Mówiło, Matka Boża mówiła w Kielcu w XVII wieku, 300 lat wcześniej. Maria powiedziała tak, więc powiadam wam, że od końca XIX wieku i tuż w połowie XX rozniecą się namiętności i nastąpi całkowity upadek moralności. Co do sakramentu małżeństwa, który symbolizuje zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, będzie ono atakowane i głęboko pogardzane. Wolnomularstwo, sprawujące władzę wtedy, wyda ustawy mające na celu usunięcie tego sakramentu, ułatwiające każdemu życie w grzechu i zachęcające do płodzenia nieślubnych dzieci urodzonych już bez błogosławieństwa Kościoła. W tym ostatecznym momencie potrzeby Kościoła, ten, który powinien mówić, zamilknie. Niebo ostrzegło nas 300 lat temu. W tym ostatecznym momencie potrzeby Kościoła, kiedy znajdujemy się w bardzo trudnym momencie, ten, który powinien mówić, zamilknie. Pozostaje kilka pytań. Czy bitwa, o której siostra Łucja mówi, to słynna rozprawa pomiędzy Chrystusem a szatanem, który w swojej wizji miał słyszeć papież Leon XIII i która doprowadziła go do napisania modlitwy do świętego Michała, egzorcyzmu? Jak długo potrwa ta bitwa? Co nastąpi po tej bitwie? Oczywiście nikt z nas nie ma na to odpowiedzi. Nie możemy się tego dowiedzieć. Ale fakt, że w tej właśnie chwili toczy się ta walka dotycząca serca Kościoła i dusz jego wiernych, nie podlega żadnej dyskusji. Przytoczę teraz słowa Pawła Chmielewskiego, który napisał bardzo trafnie i prosto. Kościół katolicki opiera się na Chrystusie. Jest dzięki temu uporządkowany, pełen ładu mającego swoje źródło w samym Bogu. Antychryst, niszcząc Boże dzieło, zaprowadza chaos, depcze zasady, łamie prawa, zniekształca dar wolności tak, by zamiast budować, jedynie rujnował. W naszych czasach najważniejsza batalia toczona przez Antychrysta przeciwko porządkowi dotyczy czystości małżeństwa i rodziny. Dlatego próba zburzenia świątyni Boga koncentruje się na zadawaniu ciosów, nauczaniu i zmysłowi moralnemu. Widzimy to dzisiaj w naszym codziennym życiu. Kapłani upadają, nierzadko wykorzystując swoją władzę w niegodziwy sposób. Świeccy gromadzą sobie skarby na ziemi, odrzucając Boże przykazanie płodności. I dzieje się to w przerażającym tempie. Bardzo mocne słowa i jakże bardzo prawdziwe.
Ostatnio osobiście bardzo nurtuje mnie jedno pytanie. Dlaczego my musimy w Kościele walczyć o prawdę z tymi, którzy powinni stać na straży prawdy, wiary i moralności? Biskup może upomnieć księdza, który zbłądził w wierze czy moralnie, bo on stoi na straży wiary. Jemu powierzono laskę pasterską w danej diecezji. O zupełnie nowej sytuacji w naszych czasach świadczy fakt, że słowa i czyny wielu biskupów na świecie poddawane są dzisiaj krytyce nie tylko przez zewnętrznych obserwatorów, ale równocześnie przez nas, duchownych i świeckich, przez nas samych wiernych. Ich autorytet, naszych pasterzy jest kwestionowany, moralność poddawana w wątpliwość. Pytam się, dlaczego tak się dzieje? Szczególnie w czasach wielkiej depresji duchowej i tak wielkiego zamętu w Kościele. Czy nie powinniśmy teraz być wszyscy razem? Czy nie powinniśmy się zjednoczyć? Ta wojna domowa w Kościele o prawdę, zarówno wśród duchownych i wszelkich szczebli, jak i świeckich, przynosi obecnie ogromne straty dla Kościoła, ale przede wszystkim niszczy wiarę wielu ludzi. Niszczy nasze rodziny. Często słyszę, że dawniej Kościół był wielkim autorytetem duchownym i moralnym, a obecnie staje się skompromitowaną i skorumpowaną instytucją na świecie. Pamiętajmy, że Kościół należy do Boga. Kościół nie jest własnością ani Ojca Świętego, ani żadnego kardynała, ani kapłana. Kościół należy do Boga. I trwajmy mocno przy Chrystusie, mimo że ludzie zawodzą. Mimo że jesteśmy grzeszni i te grzechy dzisiaj coraz to bardziej są widoczne. Myślę, że warto walczyć o prawdę. Mimo wielu pytań i nurtujących nas dzisiaj wątpliwości. Mimo zgorszeń, którymi jesteśmy świadkami. Święty Tomasz More, wiele wieków temu, kiedy w Anglii był tak wielki zamęt, kiedy wycinano w pień chrześcijan, katolików, duchownych, powiedział takie słowa. Na łożu śmierci nikt nie żałował, że był katolikiem. Dlatego trwajmy mocno w wierze. Bitwa o prawdę, bitwa o tradycję, bitwa o nasze rodziny rozgrywa się na naszych oczach. Została tylko garstka ludzi, którzy myślą po Bożemu, walczą często w osamotnieniu i często odrzuceniu przez swoich w bardzo nierównej walce. Jednak Jezus powiedział piękne i mocne słowa, które dziś i teraz chciałbym powiedzieć do was. Nie bój się, mała trzutko, bo spodobało się Ojcu mojemu dać wam moje królestwo. Łukasz 12, 32. Nie bój się, mała trzutko. Wy, którzy trwacie przy wierze, wy, którzy trwacie przy tradycji, wy, którzy walczycie o swoje rodziny, o wiarę, trwacie, mimo że jest bardzo trudno. Nie bójcie się. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, powiedział kiedyś takie ładną opowiastkę. Ten srebrny krucyfiks, który noszę, noszę w ramach zadośćuczynienia. Pewnego dnia byłem w żydowskim sklepie jubilerskim w Nowym Jorku. Znałem tego jubilera od 20 lub 25 lat. Powiedział do mnie: słuchaj, mam dla ciebie trochę srebrnych krzyży. Podał mi torbę wypełnioną srebrnymi krzyżami. Było ich ponad 100. Spytałem, skąd je wziąłeś? A on odpowiedział, od zakonnic, waszych zakonnic. Przyniosły je i powiedziały, nie będziemy już nosić krzyży. Za bardzo oddzielają nas od świata. Za bardzo jesteśmy widoczne. Ile nam za nie zapłacisz? Spytały zakonnice. Żydowski jubiler powiedział, odważyłem im 30 srebrnych monet. Później zapytał mnie, co jest nie tak z twoim kościołem?
biskupie. Myślałem, że krzyż coś dla was znaczy. A ja mu odpowiedziałem, co jest nie tak z moim kościołem. Opowiedziałem mu całą prawdę, jak wygląda kościół od wewnątrz, dziś w tych czasach. I powiem wam jedną rzecz. 3 miesiące później przyjąłem tego Żyda do Kościoła Świętego. Dlatego kończąc już, bracia i siostry, nigdy nie odważmy się sprzedać prawdy za żadne pieniądze, za 30 srebrników, za pozycję, za uznanie, za tanią popularność, za łapki w górze, za lajki czy nakręcanie liczników oglądalności. Nie idźmy tą drogą. Święty Jan Bosko, wielki mistyk i charyzmatyk, powiedział 100 lat temu, gdy ludzie nie znajdą już nic świętego w Kościele, odwrócą się od tej ohydy ziejącą pustką i odejdą, wyrzucając przedmioty święte do śmietników, by więcej nie klękać i nie wielbić Stwórcy. I tak pozostawieni sami sobie staną się łupem diabła. Bardzo mocne słowa. Jezus powiedział, nie ten, kto mówi mi, Panie, Panie, będzie zbawiony, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca. Co jest wolą Ojca? Wolą Ojca jest, jak mówi Pismo, aby każdy, kto uwierzy w Chrystusa, miał życie wieczne, napisał święty Jan. Walczmy więc o nasze zbawienie. Wydzierajmy dzisiaj z diabolicznego pyska dusze ludzi zatraconych, szczególnie młodych, członków naszych rodzin, nasze dzieci, ale również i my, kapłani, księża, walczmy o swoje dusze. Nie przegrajmy zbawienia. Przecież to jest nasza wieczność. Szczęść Boże.